Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z gry Zack's The Alien Hunter i lecimy sobie dalej. O proszę, wyszliśmy w końcu stąd. Jak pamiętacie, poprzednio zakończyliśmy misję, więc jeszcze odpalimy mapkę. Aha, czyli to jest zupełnie jakiś nowy, widzę, teren. No dobra, tutaj widzę, że się nigdzie nie dostaniemy. To idziemy dalej. O Boże, ci, nienawidzę ich. Ciemię tym granatem. No kurde, tych nasrało tutaj jeszcze więcej. Czekajcie, musimy to szybko rozdupczyć. Tu jest drugi generator. Niestety, tak jak wspomniałem, ci, co nachrzaniają tymi z działek, oni są niestety przerąbani. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze tutaj do jaskini. Pewnie będą jakieś surowce, ale widzę też pułapkę. Jak ja to kocham. Więc trzeba tu ostrożnie. Dobra, chyba wszystko udało nam się złapać bez przeszkód. Korbo. Udało mi się uciec z wioski. W północnej wiosce jest klucz, który otwiera bramy południowej. Mogę ci go wskazać, jeśli obronisz mnie przed stalowymi... Dobra, damy radę, mam nadzieję. Spróbujemy go obronić. Tak troszeczkę wypluję do przodu, żeby w razie czego... Gdzie teraz? A, tu. Gdzie to jest? Stalowe demony nie wiedzą, że tu jesteśmy. Są jednak uzbrojone po zęby i gotowe do... No dobra. O, są korbo. Inni, ale zaraz. Pierw musimy tutaj wszystko zbadać. Aha, tam jest klucz. To już widzę, dobrze. Przyszliśmy po klucz. Gdy Zax zniszczy stalowe demony, zbierz resztę i zmywaj... A, czyli ja mam ich zniszczyć, tak? Tak, znajdziesz klucz do południowej wioski. Zdobądź go. Będę musiał zamknąć za tobą bramę, żeby stalowe demony... No dobra, tylko że ja nie wiem, czy ja chcę już tam wchodzić. Ja mam tutaj wejść? A, no tak. O, coś pisał. Właściwie raczej mówił, aniżeli pisał. Dobra. Weźmy klucz. Wszystko. Dobra robota. Wynośmy się stąd, zanim nadciągną posi... Za mną. Ja mam, kurna, wiecznie łazić za tobą, a ja bym chciał tutaj zwiedzić, bo tu są, widzę, różne ciekawe rzeczy, chociaż chyba się wszystko... A nie, tu jeszcze coś mamy. Czekajcie, no niech on sobie tam idzie, no ja muszę koniecznie tutaj wszystko sprawdzić, chociaż mam jakieś bardzo dziwne wrażenie, że zaraz będzie chyba game over. Ale może niekoniecznie. Dobra. Czekajcie, tu jeszcze mamy dzbanek, tu jeszcze jest dzbanek. Oczywiście nic w dzbankach nie ma. Gdzie ty jesteś, mój drogi? Powiedz mi... Teraz nie wiem, czy on przeszedł tędy. Gdzie on polas? No tu byliśmy. No to gdzie on polas? Kurczę, zgubiłem go, ale czekajcie, bo jeszcze nas nie było tutaj. A, tu jest. W niczym więcej nie mogę ci pomóc. Muszę przygotować radę plemienną. A ta ścieżka jest zbyt mocno strzeżona jak dla mnie. Powodzenia, Zax. Niech prawdziwi bogowie będą. Dobra, i z tobą również. Jednym słowem on nas zostawił. Tu w ogóle są jeszcze jakieś świnki. Aha, tu mamy przejście, to pewnie gdzieś dalej to będzie. No, o Jezu, jak jest ciężko trafić. Dobra, czy tu będą kryształy? Będą kryształy, ale mamy też, widzę, pułapkę. Spokojnie, damy radę. Ja, słuchajcie, też próbowałem sobie tutaj troszeczkę, znaczy może nie, znaczy może inaczej, próbowałem sobie ogarnąć jakoś patent z tą lepszą bronią, tudzież z tą czerwoną, co strzela, tylko że ona, szczerze, tak porównując liczbę ładunków, które użyłem w stosunku do tego, co tam się pojawiało, to faktycznie cały czas najbardziej opłacalna jest broń ta, którą ja używam obecnie.
więc tego na pewno nie będę zmieniać. Bo to szkoda w ogóle amunicji, a bije właściwie, no... Różnica jest, tu ma 20, to bije 25, tam to bije 30, ale zabiera dwukrotnie więcej energii, więc stwierdziłem, że sobie to totalnie odpuszczę. Sio. Aha, tutaj rozumiem, się generujecie. Dobra, rozumiem, że ten klucz, który mamy, otwiera nam tutaj to przejście, tak? Tak, ale tutaj jeszcze nie idziemy, bo musimy się jeszcze cofnąć tam. Tu mamy jeszcze jakąś jaskinię. Dziki. Jak tutaj pułapki widzę. Zafunduje ci generalny remont. Rozumiem, że mówiłeś do Zelon, tak? Nie do mnie. Dobra, lecimy tędy. I tu jeszcze coś powinno być. A, tutaj przyszliśmy od tej strony do wioski, to tutaj raczej nic chyba nie będzie. Chociaż jeszcze mnie tamte świnki ciekawią w tamtej zagrodzie, ale tam chyba nie było żadnych tych... O, jak to się nazywa? Żadnych skrzynek i tak dalej, więc nie widzę sensu, żebyśmy tam szli. Dobra, gdzie to... Aha, ale to mnie zaprowadziło tutaj, a tutaj... Przejdziemy tędy? No, chyba niestety nie, ale właśnie, czekajcie, tu jest jakieś przejście. No niestety, tutaj czasami nie wiadomo, w którą stronę iść, w którą stronę się udać, ale... Idziemy w takim razie tam, gdzie powinniśmy iść. Zobaczymy, co tutaj nam dadzą do przeciwników. Czy się cofamy? Myślę, że się chyba nie cofamy, bo w sumie mamy wszystko. Witaj, Zax. Dobrze, że nic ci nie jest. Dzięki twojej pomocy rebelia przeciwko Omowi postępuje lepiej, niż by się tego ktokolwiek spodziewał. Miło, że mogłem pomóc. Macie tu trochę kłopotów. Jakich kłopotów? Szykują się kłopoty. Ostrzeż wszystkich w wiosce, żeby uciekali. Uciekają, pewnie zaraz przyleci cała armia tych główien. Jakoś nie ostrzegliście wszystkich w wiosce. A, rozumiem, że to się aha, to możemy otworzyć. Chyba, że to oni otworzą, nie, raczej nie. Słuchajcie, pierw trzeba tutaj wszystko zobaczyć, co gdzie się kręci, bo... Przecież w sumie ja nie potrzebuję więcej tych kryształów i tak dalej, ale lepiej mieć... Lepiej je mieć. Aniżeli potem żałować, że się czegoś nie zdobyło. Ja bym proponował tutaj polecieć z granatnikiem. O, jak widzicie, idzie dobrze. Aha, granatnik tego nie rozwali. No teraz to sobie kurna wziąłem broń. Jak go się długo leje i się nie można... Strasznie długo się je bije. Gdzie jest moja ulubiona broń? Tutaj. O! Zax, czujniki wskazują, że na tym obszarze przebywa duży kontyngent robotów. Przeszukaj wioskę i przedostań się na drugą stronę, tak? Ja już nie widzę ten kontyngent. Nie uderz. Dobra, czekajcie, na początku to wyczyśćmy tutaj, cholera, wszystkie te portale. Zamykajmy je, żeby one tutaj nam się nie spełniły. Gdzie tu jest ten... A, tam jest. O, w mordę! Ale odwaliłem! O, w mordę! Wiecie, co ja zrobiłem? Shit. Ale klops jeden wielki. Chryste, panie. Okej, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy po cięciu. Ja tutaj próbowałem nagrać to wam od nowa, ale stwierdziłem, dobra, zrobię to cięcie, bo już mi się nie chciało wysłuchiwać tych wszystkich tekstów na nowo. Także kontynuujemy sobie dalej. Ja zaraz tutaj zapiszę grę. Tylko pierw
chciałbym przejść do momentu, kiedy wyjdziemy stąd. Poczekajcie, tu jeszcze mamy owoce. Czy uda mi się zdobyć pełną... Dobra, mamy pełen pancerz. Także teraz nam się tutaj... Tak, to już słyszeliście. I ja tutaj zapiszę grę, bo wiecie, o co chodzi, tak? Kurczę! Jak on napieprza tym. Trochę tu bezpieczniej. Spierdzielaj. Boże, jak ja nienawidzę tych strzelających dziadostw. So irritating. Zniszczone. Super. W miarę się udało. Powiedzmy, że się udało. Teraz tak, tutaj chyba na górze był ten taki problematyczny kawałeczek. Spierdzielaj! A tu nas nie było w ogóle chyba jeszcze. Tutaj nie weszliśmy chyba do tej jaskini. Nie jestem pewny, tak mi się przynajmniej wydaje. Przestań we mnie napierdzielać, typie. Tutaj coś jest, jakaś ukryta, nie wiem, jaskinia, coś, nie, nic z tych rzeczy. Tutaj, pamiętacie? To jest ten moment, w którym raczej umarłem. Kurde, no oni napierdzielają jak powaleni. Dobra, zniszczone. Dobra, na razie jest progres. Na razie jest progres, bo przeszliśmy nieco dalej. Owocki pozbierajmy, bo są ważne. Mapkę oczywiście zapomniałem włączyć. Kurczę, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś mega skomplikowane. No i ci są po prostu najgorsi. Nienawidzę ich totalnie, bo oni kurna tak szybko się poruszają, plus oprócz tego tak szybko strzelają, że... Wspominając o granatnikach, oni też swoje robią, niestety. Więc tak, zauważcie, tutaj mamy jakieś przejście, ale chyba tutaj nie wejdziemy na razie. No tak. Małe strzelające dziadostwo jest najgorsze, bo granatnika to można, wiecie, ominąć, więc to aż takim problemem nie jest, ale te małe dziadostwa, porażka. Dobra, tu jeszcze na dole nas nie było, więc tutaj musimy się też udać. Tylko, czyli tutaj będziemy musieli chyba jakoś inaczej przejść. Bo tutaj widzę, że nie ma żadnej drogi na dół. No dobra, no to idziemy do wioski w takim razie. I jak wejdziemy do tej wiochy, to nam zaraz zapiszę grę. Nie chcę tego po 500 razy zacząć robić. O proszę. Dobry. Patrzcie, jak to dziadostwo szybko przylatuje. Kurde, ono jest pierwsze wszędzie. Pierwsze wszędzie. Dosłownie. Tylko chyba czekają na nas, aż przylecimy. Nie chcę tego na razie otwierać. To duże to chyba stąd właśnie przyleciało. O, czekajcie. Tylko że ja muszę tutaj iść naokoło. Ojejejejejeje. No dobra, to musimy jeszcze tam wrócić, bo mam wrażenie, że będzie tam ruda, która no, trzeba ją zbierać. Trzeba, koniecznie. Chociaż ja też widzę, że odwalam czasami, że nie używam rzeczy typu na przykład apteczka czy odnowienie baterii. Baterii, odnowienie tej energii. Sporo rzeczy. Nie powiem nie. Świetnie, plus owoce, ale owoce to mi niepotrzebne. Wiecie, my i tak gramy na de facto normalnym poziomie trudności, więc zastanawiam się, jakby wyglądał ten łatwy, ale ten łatwy to chyba byłoby na takiej zasadzie, że po prostu się idzie i strzela i wiecie, wszystko jest tak na dobrą sprawę zrobione, no bo jakże, jak inaczej.
skoro ten poziom normalny też nie jest jakoś tak mega, mega trudny. Co prawda nie mówię, że nie umarłem, bo parę razy faktycznie umarliśmy, no ale to i tak nie jest jakoś mega ciężkie. Przyleci dziadok? No, czy, o, nawet dwa tu są. Nie zadzieraj ze mną. O cholera. Ja muszę zobaczyć, pod którym hotkeyem jest ta granatnik, bo chyba sobie zmienię tak, że mam tutaj przyciski myszki też. Czekajcie, konfiguracja sterowania, uzbrojenie, o właśnie. Granatnik, czy ja mogę sobie ten granatnik przestawić? A, wiecie co? Nie działają niestety tutaj te drugie przyciski myszy. Dobra, granatnik ustawię sobie na Nunlocka 0. Teraz jak się to działko automatyczne, pistolet półautomatyczny, podwójny, chyba to było to, to sobie ustawię na mną jedynkę. Nie, chcę zrobić OK, zobaczymy. Mamy granatnik. Chyba nie mamy tej broni w ogóle. To czekajcie, zobaczmy jak to się nazywa. Lekki pistolet, o. Konfiguracja sterowania, uzbrojenie, lekki pistolet, aha, czyli to jest tutaj, to będzie Moonblock 1, dobra. I teraz będzie mi troszeczkę, myślę, że łatwiej przerzucać broń. Chociaż i tak pewnie nie będę tego używać, no ale wiecie co chodzi. Wiem, że mogę też kółeczkiem od myszki, tylko że te bronie, no one jednak są tak jakieś dziwnie, kurczę, tutaj poustawiane, że... O! Nie zauważyłem. Co by ci korbo pana granatnika. No nie wiem właśnie, co by Zach zrobili, no i masz rację. No nie no, to jak co, ten granatnik jest przydatny, ale... Jak sami widzicie, zmienianie tej broni trochę niestety się... Ale bym powiedział, że bardzo z się. Dobra, tu mamy jakąś jaskinię, zapewne będą jakieś fajne fanty w środku. Mamy pułapeczkę, także ładnie omijamy. Nie złapała mnie, świetnie. 124 jednostki obrony, tu gdzieś powinny być jeszcze... No są, dobra, powinno nam zregenerować ją w całości. I idziemy dalej. Ciekawi mnie tylko tamten jeden typek granatnikowy na górze. Nie wiem skąd on się tam wziął za bardzo. No, jeszcze tutaj nie ma. Znowu te latające. No i one muszą być wszędzie. Strasznie wkurzające osobniki. Dobra, tam jeszcze nie idziemy. Jeszcze tu mamy, widzę, dzbanek. Tu mamy owoce niepotrzebne. Jeszcze tutaj mnie na dole nie było. Też owoce tylko. No tak, on oczywiście musi do mnie podlecieć. Ostrzegałem cię. Wiecie co, tutaj chyba będziemy się kierować dalej, bo zresztą dostaliśmy nawet wpis do dziennika. Także jeszcze momencik, bo jeszcze tutaj coś mamy i chciałbym to miejsce tutaj zwiedzić. Ale tu chyba nawet nic nie ma. A, nie, tu przepraszam, jest przejście po to. No tak, a, minę dostaliśmy. A nie, przepraszam, torbę medyczną. No dobra, no to kierujemy się w takim razie dalej. Jakiś pancerzyk tutaj był od kogoś? No, chyba raczej nie. Zax, dalsze badania pozwoliły mi na opracowanie projektu nowej broni. Nazwałam ją działem wstrząsowym. Z pewnością cię ucieszy. Jak najbardziej, że mnie ucieszy. Tylko pytanie brzmi, ja chyba minąłem gdzieś dosyć daleko kamień. Zax, wykrywam na zachód od ciebie korbo. To chyba ktoś zwany Walet. Być może on cię pokieruje. Dobra, zobaczę, czy mi pomoże. Zax, skończyłam pracę nad baterią trzeciego poziomu. Używanie jej zwiększy żywotność... Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zwiększy nam wydajność broń, więc teoretycznie będziemy mogli troszeczkę częściej tutaj te bronie używać. Znaczy, częściej używać. Może się uda nam przerzucić na
na następny poziom broni. Tylko pytanie, gdzie jest kamień? To działko wstrząsowe mnie ciekawi, jak to... O Jezus Maria! Ile was tu się nasrało! Czekajcie, musimy zniszczyć. Dobra, zniszczone. Jak umrę teraz, to po prostu chyba się powieszę. Też zapisaliśmy grę na samym początku. Nie no, te kurna z automatu to są straszne. Naprawdę, napieprzają jak głupie. Co prawda ja też mam oczywiście działko półautomatyczne czy tam automatyczne, ale tego nie używam, bo... Jakoś mi nie wchodzi to działko. Jezus Maria, no patrzcie jak mi życie schodzi, jak z tym bije dziadostwem. Masakra. Dobra, mamy kamień, to możemy wrócić sobie na nasz statek, tą bronię zobaczyć. Tak, dziękuję wam od razu. Masakra, chyba jestem przeziębiony. Działko impaktowe. No dobra. Ładowanie tarczy, energia, bateria trzeciego poziomu. Wytwórzmy ładowanie tarczy. No to takie ładowanie tarczy to... No dobra. Naładujemy ją sobie do pełna i zróbmy sobie też... Chociaż nie, apteczkę to my mamy. Dobra, tutaj jak się podejdzie, to nam się automatycznie życie regeneruje, więc jest dobrze. I zobaczymy to działko impaktowe, jak to bije w ogóle, jak to... Dużą to ma moc? Obrażenia 50, energia 30. No energii to mi to troszeczkę niestety pochłania, ale chyba bije dobrze, nie? Wow, zajebiste. Ale to dziadostwo widzę nadal jakoś tak nie chce umierać szybko. No tu jeszcze mamy jakieś też przejście, widzę. Ale tu swoją drogą. Tutaj mamy waleta. Niech sobie stoi, ale ja muszę koniecznie sobie tutaj to zrobić. A, tu już widzę, że będziemy mieli niespodziankę. To działko też bardzo szybko bije ogólnie, nie wiem czy zauważyliście. Przyjemne bardzo. Tej energii to też jakoś tak wcale dużo nie zużywa. Aczkolwiek na tych nadal mam, z tymi nadal mam cholerny problem. Dziadostwo. Zobaczcie, no wychodzą znikąd. A człowiek musi je bić. No patrzcie, prawie całe życie mi zdjęły. O nie. Tak się bawić nie będziemy. Zaczyna się robić ciężko, naprawdę. Coraz ciężej wręcz bym powiedział. Ale to jest, no niestety, no im dalej, tym gorzej. Tutaj mamy tarczę. No kurde, nie, tych nie chcę latających główien. Wszystko, tylko nie te latające badziewia, które napieprzają jak powalone. Zaraz mi tu też jakiś pewnie wyleci. Dobra, tu potrzebujemy klucza, więc tutaj na razie nic nie zdziałamy. Nie zapominajmy, że musimy i tak i tak iść do waleta. Chociaż tak patrząc... Nieznana broń, o proszę. Chociaż wiecie co, tak patrząc na obrażenia i też to, ile my robimy tym działkiem, to znaczy na zużycie mocy właściwie, to wcale ono nie jest takie złe, bo tutaj zobaczcie, że tych kuleczek i tak tyle leży. A, tu musimy mieć znowu jakiś klucz. Tutaj chyba nas nie było. Aha, tutaj też mamy jakieś przejście. Tu jest jakaś wiocha i też widzę, do wszystkiego potrzebujemy klucza. A tu... Jest jeszcze jeden typ. A, czyli tutaj i tak musi nam pomóc. Chociaż nie, czekajcie, mogę tutaj jakieś... Aha, i to nam otwiera to.
Widzicie tego czerwonego? Nie podoba mi się ten zawodnik. Bardzo mi się nie podoba wręcz. Aha, i teraz go wypuściliśmy, ale pytanie, czy otworzy... Aha, czyli to tutaj też mi się otworzyło. Oczekiwanie. Coś jakby misja kolejna. Interesujące, dlatego też zapiszę grę, bo jak było wczytywanie, to może być ciężko. Cel się przemieszcza, otwórz drzwi. Okej! Okay. Tylko, że my i tak pierw idziemy do waleta. Więc to jeszcze nie tak hop do przodu. A, czyli to mi otwiera drzwi. No dobra, ale pierw idziemy do waleta, bo i tak musimy z nim porozmawiać, i tak, więc tam się też udamy. Ale wiecie co, ja chyba zacznę po prostu, jak już mamy typa z misją gdzieś blisko, to po prostu ja będę zawsze do nich podchodził, się pytał. I teraz też kurczę tak wracać, to nie wiadomo. A, do góry. Dobra, Walet, co ty masz mi tutaj do powiedzenia? Witaj, przyjacielu. To ja, Walet. Gdy Marka został zaatakowany, straciliśmy nie tylko jego, ale również 3 pradawne relikty, które przechowywał. Są nam niezbędne do odprawienia rytuału Unii. Dzięki niemu zwykle poznajemy tych, którzy są wobec nas nielojalni. Ale teraz posłuży mi do policzenia żywych i wolnych Korbo. Te 3 relikty to laska powietrza, waza czystej wody i pierścień ognia. Waza czystej Masz wody. 3 kamienne klucze, które pozwolą ci się dostać do świątyni ognia, wody i powietrza. Okej, okay, no czyli jednak dostaliśmy 3 klucze, dzięki którym będziemy mogli dostać się tam do tych poszczególnych świątyń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam coś widzę leży na piedestale. No ale dobra, no to myślę, że zaczniemy sobie od góry, bo tutaj chyba i tak było jakieś przejście z kluczem. No właśnie. Idziemy na spokojnie. Wypad, strzelcu, nienawidzę cię. Ale wiecie co, tam ta trzecia świątynia, w której byliśmy i od której ja się wracałem, to chyba też jest jakaś świątynia, która, wiecie, coś tam nam pomoże. Przecież ja nie mogę sobie zupełnie przypomnieć walki tutaj z tymi, w tych świątyniach i tak dalej. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak totalnie sobie tego nie przypominam. Pamiętajcie też, że znaleźliśmy jedną jakąś dziwną broń, której nigdzie nie mogliśmy użyć. Tutaj też coś leży. Co to jest? Nieznana broń. To już jest druga nieznana broń, jaką mamy. Także nie wiem, do czego nam to tutaj posłuży. Mam nadzieję, że do czegoś ciekawego. No ale dobra, wchodźmy do świątyni. Nawet nie wiem, w jakiej świątyni się znajduje. Zax, to ja, Dean. Chciałem ci pomóc w zdobyciu wazy czystej wody. Znalazłem ją, ale nie mogę stąd wyjść. Pośpiesz się i... No dobrze. Spróbujemy cię uwolnić. Tylko zapiszę grę, bo czuję, że tutaj będą na nas czekać niecni źli zawodnicy. O Jezus Maria, jakieś działka! No to widzę faktycznie, że już tutaj gra podniosła poziom trudności. Ale też widzę, że ta jaskinia jakoś nie jest mega wielka. Więc pytanie, tam jest. Dobra, zniszczony. Ja chyba będę tak robić, że jeżeli będę mieć możliwość strzelania sobie gdzieś tam, wiecie, z daleka, coś w tym stylu, to tak będziemy robić, bo wydaje się, że będzie znacznie łatwiej. Żegnam działko. Tu mamy przełącznik. O proszę. I chyba znaleźliśmy jakieś ukryte przejście. Nie wiem, czy tu jeszcze coś było, chyba nie. No tak, już teraz... Aha! Teraz żeśmy odpalili mechanizma. Dobra. O Jezus kochany!
ale sobie teraz zrobiłem. Dam radę to zniszczyć z góry? Bez problemu. Z tym panem może być troszkę... Nie, dostał, super. Dobra, tutaj mamy kolejny przełącznik, widzę, że się do niego nie mogę dostać. Tej wajchy nie ruszamy, bo to jest zła wajcha. Bym powiedział, że bardzo... O Jezus kochany, jeszcze więcej ludzi! Przesrane. Myślę, że te armatki będą najgorsze, ale one wcale nie są jakieś takie mega ciężkie do zniszczenia, bo wystarczy mnie tylko strzelać. Trzy szybkie strzały i po nich. Trzeba się też postarać poszukać tych płytek na... w terenie. Aha, mamy czerwony portal, czyli tutaj co jakiś czas będą z nich wychodzić. Aha, rozumiem, że otworzyliśmy przejście na jakiś tam drugi poziom. Tutaj też otworzyliśmy jakieś przejście. I teraz pytanie brzmi, którym gdzie iść? Dają nam, kurczę, wybór. Ale co mnie po takim wyborze? A, tam jeszcze jest działko. Nie zauważyłem go wcześniej. Smakowało jak najbardziej, pyszne było. Dobra, teraz tak, jeszcze zanim to chcę zobaczyć, co się tutaj stało. Czy coś się otworzyło, coś się naprawiło. Nie widzę niestety. No dobra, no to wejdźmy może tutaj, jak to otworzyliśmy jako pierwsze. Wyniki pierwszych badań tego obszaru. Po pierwsze, będziesz potrzebował wielu kluczy, aby przejść przez świątynię. Świetnie. Naprawdę uwielbiam te roboty. Będziemy potrzebowali wielu kluczy. No to nieciekawie. W ogóle fajny patent z otwieraniem tych przejść. Mi się to bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Ale myślę, że to jest lepszy sposób zrobić, wiecie, takie fajne pofalowane, aniżeli zrobić po prostu drzwi, które trzeba otworzyć. Dobra, mamy już jakiś klucz, widzę. Jezus. No więcej was tu matka nie miała, wypierdzielać mi stąd. O, miło bardzo. Żegnam państwa. Fajny patent. Z takim szybciutkim zabijaniem. Won. O cholera, nie zwróciłem uwagi, że tracę szybko życie. No ale dobra, jest unieszkodliwione. Życia i tak dużo nie straciliśmy. No tu i tak mamy pancerze, więc jest dobrze. W ogóle zobaczcie, tu jest bardzo duży teren. Bardzo duży wręcz, bym powiedział. I tutaj też troszeczkę dowalili. Aha, tutaj nam potrzeba klucza słonecznego. My mamy księżycowy. Chyba będziemy musieli przejść przez te zakamarki. Teraz tak, szukam gdzieś na podłodze jakiejś wtyczki, żebym mógł stanąć, bo chyba tam będzie można... Mi się przynajmniej wydaje, że otworzyć tamto przejście, ale to chyba troszkę dalej jeszcze. No dobra, musimy przejść przez to dziadostwo, tak? Zapiszę tutaj grę. No dobra, troszeczkę życia straciliśmy, nie ma lipy, bez przesady. Niestety czy niestety tutaj zawsze stracę trochę życia. Ja pierdykam, gigantyczne są te. Jest nas tutaj za dużo, stanowczo za dużo, zwłaszcza tych dziadoków, których nienawidzę! Przynoszą jakieś skarabeuszowe dziwactwa, które kurna mają motorki w dupie.
Wiecie, tak szybko, 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 nie? A tu byłem przecież. Jak to tak można? Ale czekajcie, ten klucz... tutaj chyba był jeden kluczyk, nie? Tak, tutaj mamy słoneczny klucz. No! Dobra, zniszczone. Strzelmy tutaj wszystkich. Dobra. Chyba wszystkich wybiliśmy. I teraz zauważcie, że... I tak nie mamy wszystkiego otwartego. Tutaj nie mamy otwartego przejścia. Bym bardzo chciał przejść. Chociaż mam dziwne wrażenie, że to można zrobić potem. Przestań we mnie strzelać. Aha, musimy wrócić. Dobra, przejdźmy to szybko. Aż tak dużo życia nie tracimy, bez przesady. Słuchajcie, przejdziemy tą jaskinię i będziemy kończyć na dzisiaj. O, właśnie, tu mi to otwiera. Dobra. Skończymy to i będziemy kończyć. W następnym odcinku wybierzemy się dalej, bo no, mamy troszkę więcej tych jaskiń. Tam jeszcze była jedna przecież do przejścia. Ale to swoją drogą. W ogóle cieszę się, że zmieniłem jednak na tą broń. Jest naprawdę fajna, no tylko że niestety trzeba to szybko klikać, kurczę. Ale bije naprawdę porządnie. Tu chyba jeszcze pamiętam, były też jakieś inne bronie, ale... Kurczę, teraz przypomnieć sobie te... Jak one tam wyglądały, co one robiły, to ciężko. Jezus, no oni musieli tu być. Dobra, zniszczone, na szczęście. Jest jakiś latający? Dobra, tutaj nic nie ma. Chociaż ja i tak, wiecie co, najbardziej obawiam się oczywiście walki z Omem, bo taka na pewno będzie. I tak jak wam wcześniej spoilerowałem, to zaspoileruję wam i teraz. Pamiętam właśnie patent, że trzeba będzie uciekać przed jakąś lawą. Tego też się boję, bo pamiętam, że miałem z tym gigantyczne problemy. Ale może nie będzie tak źle, wiecie, no teraz... Wcześniej jak w to grałem, to byłem, kurczę, ile ja miałem, mogłem mieć lat wtedy? 8? 7? Nie no, 7 chyba nie. 8, 9 albo 10, jak miałem swój pierwszy komputer, to pamiętam, że Zax też się pojawił. A tu co, jednak doświadczenie, powiedzmy, robi swoje, tak? Ile mamy na stoperze? Aha, dobra, no tak, wspomniałem, że tutaj tam cięcia robiłem na początku. Też i tak wydaje mi się, że dzisiaj jakoś takie dłuższe nagranko będzie, no ale to dobrze, tak, Zaxa też możemy szybko skończyć. Dobra. Tutaj to mamy unieszkodliwione, także tu chyba tylko nawet jeden tutaj został. No właśnie, tak. Wszystko pozbierajmy, otwieramy i wychodzimy stąd. Aha, wyszliśmy. Zakończyłam badania i uzyskałam ciekawe wyniki. Mogę ci zbudować robota, którego będziesz wypuszczał w bój i chował, kiedy będziesz chciał. Będzie walczył razem z... O, dzięki Zoland! O tym marzyłem. Marzyłem o takim pomocniku, który będzie tak zwaną kulą znaczy wiecie, będę go po prostu wypuszczał, idź sobie kurna, rób tam, co oni ci każą. Mam nadzieję, że on też będzie przyjmował obrażenia innych. Jeżeli tak, to ja będę happy. Dobra, tylko że teraz tak, no kurczę, ja bym właściwie, wiecie co, wolał skończyć to, mianowicie uwolnić tego butu. Mieć już to z głowy. Tutaj widzę, że ta mapka nie jest jakoś mega wielka, więc myślę, że zaraz to skończymy. Chociaż tutaj łażenia też jest całkiem sporo. Aha, i tu będziemy wchodzić do kolejnej, tak? Taka sytuacja. No dobra, no to wejdźmy, bo tutaj widzę, że innego przejścia i tak nie ma. Aha, wchodzimy tutaj. No dobra, w porządku. Czyli wyszliśmy właściwie w tym samym miejscu, w którym ten, ale i tak jeszcze nie mamy możliwości uwolnienia
butów. Także cóż, moi drodzy, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bądź też zasubskrybujcie mój kanał. Czekajcie oczywiście na kolejne odcinki z gry Zack's The Alien Hunter. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i cześć!